tych postanowień noworocznych ma Pan również takie postanowienie, żeby być milszym dla fanów. Jak wyglądają te sytuacje z fanami? Ja nie jestem robotem, więc jestem tylko człowiekiem, więc czasami ludzie zapominają o tym i dla nich na przykład, ale już to zrozumiałem, że na przykład artysta, nie wiem, nie może mieć bólu głowy, ząb też go nie boli nigdy, on nie ma, nie wiem, problemów w innych biznesach, albo nie wiem, zawsze jest, wszystko dobrze jest w domu, więc tak wiesz, wiadomo, że tutaj akurat ludzie tego nie znają i nie wiedzą, o co chodzi. No i myślą, że akurat ja będę cały czas miły i uprzejmy. Czasami tak nie jest, po prostu nerwy biorą górę, zmęczenie bierze górę, no i wygląda to tak, że czasami odwracam się napięcie i ktoś nie ma ze mną zdjęcia zrobionego, bo już mam tego dość, siedzenia, flesze i tak dalej. Ja czasami już, ja już nie widzę od tych fleszy, tak więc noszę okulary. Zatem to jest na tym to polega. Ale może nie mówmy o tych rzeczach, bo ja to zrozumiałem, że Marcin Miller musi być zawsze uśmiechnięty i zawsze musi być miły dla ludzi. Czasami mi to nie wychodzi, wybaczcie mi to. Cały czas pracuję nad tym. Będę się starał. Czy później zdarzają się jakieś wiadomości, że był Pan niemiły? Wraca to w jakiś sposób do Pana? Mistrzu, wystarczy wejść na mój kanał, nie wiem, czy tam social media, jakiekolwiek. To tam przecież hejterów to jest mnóstwo. To jest teraz jak powietrze. Tak więc tego już w ogóle nawet nie czytam. Generalnie, no to co ja będę z nimi dyskutował. Jak jest... Bardziej lubię konstruktywną krytykę. Jak ktoś mi coś zarzuci, ja tak się zastanowię, mówię, kurde, faktycznie, nie, ma rację, no po co akurat zrobić tutaj to, przecież można by byłoby zrobić w ten sposób i to jest akurat okej, bo jestem człowiekiem, który potrafi się do błędu przyznać, tylko trzeba ze mną porozmawiać, a nie pierwsze słowo, cześć, jesteś burakiem, spadaj tam na drzewo. No, kochani, ja mam 50 parę lat, więc kurde, no spokojnie, ja po prostu, ja już, to nie tędy droga. Więc wolę porozmawiać, podyskutować, a jak po prostu ktoś mi coś zarzuca, tylko wyłącznie, nie wiem, że to jest hejt, to jest, nie ma jakby dyskusji, ponieważ każdy mój odpis to jest jak woda na młyn. On po prostu, odpisał, no to jedziemy dalej, no i to bez sensu. A w takim razie, mając takie doświadczenie już te lata pracy, również z hejterami, czy zdarzają się jeszcze jakieś takie słowa, które bolą? Znaczy... Wiesz co, jak... czasami chyba hejterzy, nie wiem, może jest jakaś tam faktycznie jakiś protokół między nimi, bo kiedyś napisałem, że słuchajcie, wylewajcie na mnie i pomyję jakie chcecie, tylko błagam, zostawcie moją rodzinę. O dziwo, jakoś tak powoli jakoś chyba tam zaakceptowali to i wiesz, jak jadą po mnie, to jadą po mnie, a jak jakoś tak... Bo tam czytałem o swojej żonie, albo czytałem o swoich dzieciach, że to jak krzyżówka, jakiejś tam koza z osłem, coś tam i takie różne dziwne rzeczy. Albo że moja żona poleciała na kasę, gdzie akurat ja zespół zakładałem w 90 roku. No i ślub brałem w 90 roku. A głośno się ona zrobiła, ja wiem, 90, w zasadzie to siódmy można powiedzieć, ślub piosenki Szalona. Zatem no ludzie tak myślą, że, no, że na kasę poleciała, no bez przesady, zatem... Lepiej po prostu uprawiać tak zwane rzetelne dziennikarstwo, poczytać, a potem dopiero odnieść się do tego. Jak coś macie do mnie, piszcie. Z wielką przyjemnością podyskutuję.